Cześć, witajcie. Jesteśmy dziś w okolicy jaskini Wierzchowskiej. No i to właśnie się pójdzie tam. Gloria jeszcze śpi w samochodzie, więc mamy czas. Laura zbiera robaki. I na nagrywanie. Tak, na nagrywanie. A pokażesz, co masz. To w ogóle są okolice ojcowe, dam wam mapkę. A pokażesz, Laura, co masz w plecaku za ekwipunek? Już idę. Jak widzicie, porwała mi Laura mój plecak. To teraz jest mój. Teraz jest twój, tak? Co tam masz? No? Pudełko na robaki. To się otwiera, Laura. W ten sposób musisz nacisnąć i pociągnąć i wtedy będziesz mogła mocniej to naciśnij. O tak. I wtedy możesz to rozszerzyć. I tutaj to samo. Naciśnij. O, widzisz, teraz możesz łatwiej papier wyciągać. Papier toaletowy. Papier toaletowy, tak, bo nie mamy chusteczek i wzięliśmy papier, bo dziewczyny mają katary. Picie. Picie. Latarkę. Pokaż latarkę, tak, bo idziemy do jaskini. Ciekawe, czy nam się uda, i czy będzie otwarte. Mój. I jest. A masz musik. I soczek taki. A jeszcze mamy inne jedzenie w samochodzie. No. Zrobiłam naleśniki i jakieś owoce. Naleśniki? A co, chcesz już jeść? W ogóle, zobaczcie, ja dzisiaj założyłam krótkie spodenki. Ja nie wiem, czy to widać. Czekajcie, przybliżę. Znalazłam lustro. Widzicie mnie? Mam krótkie spodenki. Dziś jest tak piękna pogoda. O, Laura znalazła robaka. Żeby go ulatować. Mhm. I żeby mu dać coś. Gloria stała, także wyruszamy. No ciekawe, co to jest. No ciekawe. Dotarliśmy, bliziutko to było. Jaskinia jest tam, ale chyba jest zamknięte. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę mapę. Hejo, mama. O! Hejo. Z jaskini idziemy do Doliny Klucz Wody na mały piknik. Idziemy. Próbuję nie zgubić czapki Laury i szukamy jakiejś polanki na piknik. Zrobiłam naleśniki ze szpinakiem i z cukrem pudrem, więc są lekko zielone. Zobaczymy, czy dzieci zjedzą. I bardzo jest fajnie. Cieszę się, że opuściliśmy Kraków, bo podejrzewam, że w Krakowie we wszystkich parkach, placach zabaw byłoby strasznie tłoczno. A tutaj mamy takie warunki, taki luz. Idealnie jest, po prostu idealnie. I jeszcze ta pogoda. Nareszcie, Gloria, nareszcie. Thank you.
Nie wiem, czy nie widzę nic w podglądzie, bo mi słońce świeci prosto w oczy, więc nie wiem, Laura, czy cię widać. Jesteśmy teraz na terenie ogródków działkowych, oglądamy tu coś, ale zdaje się, że tutaj fajny teren, ale nie ma nic na sprzedaż. Nic nie było na tablicy ogłoszeń. Ale to jeszcze nie, na razie są tylko kwiatki, poziomki będą później. O, jakie tu jest ładne przejście. No, piknik był bardzo udany, nie nagrywałam wam za dużo, no bo nie byliśmy sami i jakby, no wiadomo, to trzeba uszanować prywatność też osób trzecich. Chodź, Laurko, bo się boję, że tu ktoś pojedzie i cię plaszczy. No, dziewczyny już zmęczone, ale w sumie polały, że to nie widać, ale Gloria już marudzi bardzo. Chodź, Laurko, bo tata skręcił, chodź. No. Bardzo super dzień, bardzo. Wiecie, wróciliśmy i właśnie wyjęłam Glorii kleszcza z rączki. Jeszcze nie zdążył się za bardzo wgryźć, mam go w pudełku, jeszcze żyje, więc myślę, że dobrze to zrobiłam. Ale nie jestem zachwycona, bo Gloria nie była szczepiona na kleszcze. Laura była szczepiona na kleszcze i jeszcze nie skończyła swojego szczepienia. Właśnie idę ją dokończyć, oglądać. Ale to i tak jest szczepienie z odkleszczowego zapalenia mózgu. A bolerioza, no to jakby jest coś innego. Na to się nie da zaszczepić. Ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Marysia, tak nie lubię kleszczy. Jezu, nie jestem zachwycona. Nie jestem zachwycona tym faktem. Dobra, kończę i idę Laurę obejrzeć. Cześć, witajcie. Dzisiaj robię naleśniki, bo szykujemy się na wycieczkę i może znowu zrobimy sobie piknik. Pokażę wam tak tutaj. W ogóle one mają taki kolor, dlatego że dodałam tam soku owocowego, bo chciałam, żeby były różowe. Już, Glorusia. Proszę, trzymaj. Proszę. Tam? Chciałam, żeby były różowe, ale nie za bardzo mi to wyszło. Wczoraj udało mi się zrobić zielone, szpinakowe. A tutaj są już zwinięte. Posypuję je cukrem pudrem i zwijam, bo w takiej formie najbardziej dziewczyny chcą je zjeść. No i dziś się wybierzemy. Właśnie na razie nie chcę mówić, bo to jest niespodzianka, ale zobaczycie. Miejmy nadzieję, że dziś nie będzie bardzo dużo ludzi, bo jest piątek po Bożym Ciele, to może część ludzi jednak jest w pracy, w przedszkolu, w żłobku i będzie trochę więcej luzu. Dobra. To... O, światło mi szaleje, tutaj jeszcze pizzę rozmrażamy na... No, może sobie weźmiemy, może na później zobaczymy. Aha, co jeszcze tutaj mam? Mam jabłko pokrojone jedno i granata. Akurat te owoce po prostu miałam... już ci dam. Tu miałam te owoce po prostu i tu już granat mi się zaczynał psuć, więc go wziąłam, ale bardzo lubię brać na przykład takie, wiecie, winogrona, borówki, truskawki, no takie, że się nie brudzą, że są w kawałku i się nie brudzą. I to sobie daję tu do torby. To jest taka torba termiczna z Ikei. No i tu jeszcze naleśniki dojdą. Ło, ten mi się pali. No, widzicie, gadam, a naleśnik się prawie że sfajczy. Chodź, Laura, z talerzem, to tutaj w sam raz mam naleśnika, to ci dam. Jeszcze chciałam zrobić jajecznicę na śniadanie, ale no Laura już wcina naleśniki, więc... No chodź, Laurunia. Kurczę, ten to wygląda bardziej jak ta. Proszę. Ten to wygląda bardziej jak tortilla teraz po tym swajczeniu. A też mi trochę się taki gruby nalał. Co, Glorka, ty też am? A, ty jesz, masz am. Tak, ty masz am. Niam, niam, niam. O Jezu, babo, muszę ci nosek wyczyć. Chciałam się pochwalić, jakie piękne zrobiłam śniadanie. Już dawno nie robiłam dla nas śniadania. W ogóle rzadko ostatnio jadłam śniadanie. Nie, nie, nie. O Jezu, Gloria. O. Uff,
nic się nie stało. Nic się nie stało, dobra. Idziemy do parku Jordana. No właśnie musieliśmy odjechać trochę, bo nie było parkingu blisko wolnego, czyli że dużo ludzi będzie. Jesteśmy koło stadionu Wisły. I idziemy do parku Jordana i jeszcze Laura nie wie jeszcze gdzie idziemy konkretnie. Więc to jest niespodzianka. Wy może już wiecie, bo być może to napisałam na miniaturze albo gdzieś. Rekin płynie. Przyszliśmy na plac zabaw. Widzicie, park, ten plac zabaw wodny jest za nami. Floria musi zejść. A tutaj teraz jesteśmy na dużym placu zabaw. Ej, Jezu. Florka, co ty? Ona się przepycha, bo była pierwsza i się próbuje pchać. Ale Gargamel. Jak ci się podoba tu, Laura? No, zjeżdżaj, Glorka. Idzie? Hop. Patrzcie, co tu jest. To są takie... Już idę, muszę nagrać to, bo to jest dziwne. Trochę mówię z pełną buzią. Ale to są takie gąsienice w pajęczynach. I całe drzewo zafajdały tymi pajęczynami. Calutkie. Nie wiem, co to jest. Dajcie znać, jak wiecie, o co to chodzi. Tu są. Nie chcę za bardzo tego zbliżać, bo samo mnie to trochę obrzydza. Na zakończenie tego vloga chciałam Wam pokazać mały haul z Pepco, ale zanim to, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mało nagrywałam na placu, wodnym placu zabaw. Dlatego, że ja nie wiem, czy w ogóle można, wiecie, no ludzie tam są roznegliżowani, kąpią się, trochę uznałam, że to by było wredne tak łazić z tą kamerą, więc tak tylko nagrałam, jeszcze Wam wrzucę tu zdjęcie, jak to wygląda, jak ja to zobaczyłam na Instagramie. No i ja myślałam w ogóle, że to jest taki placyk zabaw i naokoło jest fontanna, natomiast to nie jest żadna fontanna, tylko tam naokoło też można się pluskać i tam Dawid z Laurą tam szaleli i mówili, że fajnie tam jest. Niby płytka woda, ale rzeczywiście tam dużo dzieci było i się dobrze bawiły. I w ogóle, no, jak takie... bateria mi padła, musiałam zmienić, więc w takich miejscach najlepiej się pojawić wtedy, kiedy jest gorąco lub bardzo ciepło, ale jest to dzień roboczy. Myśmy byli tam w piątek i to był niby dzień roboczy, natomiast to był ten piątek po Bożym Ciele, więc długi weekend. I no było tam, jak, nie wiem na ile to było widać, w sumie starałam się nie nagrywać innych ludzi, ale było tam sporo ludzi. No ale jakby też jeszcze było miejsce, żeby tam gdzieś przejść, no to nie był jeszcze taki koszmarny tłok, ale było sporo ludzi. Nie wiem jak było później w kolejne dni, bo to już był weekend, no ale takie miejsce najlepiej odwiedzać wtedy, kiedy dzień jest pracujący i macie taką możliwość, żeby wtedy tam pójść. Ogólnie wodny plac zabaw jest super, to wszystko jest oczywiście darmowe. W ogóle ja jestem pod wrażeniem, jak dużo jest w Krakowie takich miejsc, gdzie możecie z dzieckiem spędzić czas bardzo fajnie i zupełnie za darmo. Może kiedyś nagram taki filmik. Wiecie, że nie trzeba jakichś nakładów finansowych, żeby sobie pójść, fajnie się pobawić. Jest i masa placów zabaw. No ale dobra, to jakby mniejsza o to. To jak coś, to Wam postaram się zebrać kilka takich miejsc w jeden filmik. Natomiast jak chodzi jeszcze o park Jordana, chciałam Wam powiedzieć, to jest park tam bardziej już w centrum. Nie w ścisłym centrum, ale no to jest taki park, że tam dojdziecie sobie spokojnie z rynku piechotą.
I on jest taki bardzo do dzieci nastawiony frontem. W sensie tam są ze 4 place zabaw, a nawet chyba ponad. Myśmy najpierw byli na tym wodnym placu zabaw, później poszliśmy na taki piaszczysty plac zabaw. Jest jeszcze taki plac zabaw, taki drewniany, stylizowany na jakieś takie zameczki, no nie wiem, taki fajny drewniany placek zabaw. I jest jeszcze taki plac zabaw, taki, że jest dużo lin i jest taka rura. I bardzo możliwe, że jeszcze jakieś tam place zabaw są, bo ja w sumie nie przeszłam tego parku nigdy tak wzdłuż i wszerz. Bardziej zawsze jak już tam byłam, to gdzieś tam krążyłam w okolicach tych 4 placów zabaw, o których Wam mówię teraz. Więc to jest taki bardzo pod dzieci park. Na pewno się tam nie będziecie nudzić. My z Dawidem po 2 placach zabaw już mieliśmy tak dość. Laura jeszcze chciała iść na 3, ale tam... Udało się ją, jakby wiecie, lody kupić i już zmierzać do samochodu, bo to naprawdę taki plac zabaw jeszcze na słońcu daje wycisk. A i co jest super w tych placach zabaw, one są, ktoś tam po prostu ruszył głową, że wiecie co, jak jest upalny dzień, to zjeżdżalnie są ustawione w taki sposób, że da się z nich korzystać. Bardzo często na placach zabaw jest coś takiego, że jak jest ciepło, no to jak dziecko dotknie tyłkiem zjeżdżalni, to się upiecze. No a tam nie. No, na koniec jeszcze Wam chcę pokazać mały hol z Pepco, ponieważ Wy widzieliście albo nie widzieliście, nie wiem na ile to tam mogło być widać. Laura wyrosła ze stroju kąpielowego i ona szalała tam na tym placu zabaw w majtkach. I ja chciałam jej kupić strój kąpielowy, zamówiłam nawet na AliExpressie, nie pokazywałam Wam chyba, 2 piękne stroje, ale za małe i nie wiem, może też jeszcze zamówię większy rozmiar, natomiast póki co weszłam do Pepco i Laura sobie wybrała, pokażę Wam jaki jest strój kąpielowy. Mi się podobał taki, wiecie co, z rybką, ale no jakby to Laura ma w tym chodzić, więc ona sobie wybrała taki gładki z jakimiś tam rybkami. A to, co ja jeszcze kupiłam jej, to taka sukienka. Ona była w jakiejś pepkowej gazetce. I ona, wiecie co, to jest taka bawełna. Raczej cienka jest ta bawełna. No może nie prześwituje, ale ona, uwierzcie mi, jest cienka. Ale ma takie, widzicie, piękne rozcięcie z tyłu. I Laura ją przymierzyła. I mi się bardzo spodoba, jak ta sukienka na niej leży. Tutaj takie małe z tyłu i tutaj jest tak zebrana. No, więc wzięłam też tę sukienkę. Powiem Wam, że aż jestem z siebie dumna, że wiecie, że nie wykupiłam pół Pepco na hol, tylko że kupiłam 2 rzeczy. Chociaż, szczerze mówiąc, jeszcze polowałam na spodenki dla siebie, ale przymierzyłam je i wiecie co, miały wysoki stan i taki krótki zamek. I tak jakoś zwróciłam na to uwagę i nie umiałam później oderwać od tego wzroku, więc zrezygnowałam z tych spodenek. No, a resztę długiego weekendu spędzamy u rodziców, tam gdzie jest ogródek. Też będzie pewnie super. Już nie mogę doczekać, wiecie, tych ptaszków śpiewających, bo w takich miejscach, gdzie jest trochę drzew, ogródek, tak ptaszki śpiewają, tak mnie to cieszy. No, uwielbiam wiosnę. Dobra, nie przynudzam już. Dziękuję Wam za dzisiejszego vloga i oczywiście zapraszam na kolejne filmy.